No to najpierw przećwiczcie sobie bandażowanie łokcia. Dobierzcie się pary. Jeżeli na przykład jest to nasza osoba z rodziny, którą znamy i ona wie, że jest o tym, że jest chora, to nie trzeba, nie ma takiej potrzeby, ale jeśli zobaczymy taką osobę na ulicy, no to jednak trzeba zadzwonić na pogotowie. Którą chyba sprzątaliśmy stół? Nie. No to ja, czyli muszą być jakie? Czyste. Może nie, bo potem może to było jakieś aplikacje. I wzywamy pogotowie. I jak jest oparzenie pierwszego stopnia? Wypadek samochodowy to inaczej wygląda, to jeśli ktoś sobie złamie nogę, a inaczej jeśli się skręci kark, nie? Dlatego to też jest dość istotna informacja. Mhm, co następnie? O, jeszcze przed tym informacje o poszkodowanym, czyli czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Jeśli go znamy, to możemy podać jego imię. To się opakuje. Myślę, jak w jakimś prezencie. Jak to mówiłam? Operacja. Gdzie jest skryta? Gdzie siadłaś? Tutaj ją tak zginamy. I bierzemy rękę, która też jest dalej od nas. I tą stroną, czyli tą od twarzy. Wszyscy widzą? I trzymamy ją tutaj. Jeszcze rękę. Ustawiamy na kąt prosty tutaj. Łapiemy za biodro i przewracamy. Osoba sobie tutaj leży. Jeśli siedzisz z tej strony, musisz siedzieć z jednej strony. Tak, czyli z tej. Nie możesz biegać dookoła tej osoby. Depali. Bo załóżmy, że osoba została tak ułożona, a jest pijana i po prostu z tej strony, to mogłaby bardzo agresywnie zareagować. W naszym punkcie porozmawiamy sobie o tym, co powinno znajdować się w apteczce oraz jak prawidłowo zadzwonić na karetkę pogotowia. Zaraz damy Wam karteczki z szyframi. Każdy wie, na czym polegają szyfry typu polityka, Renault, malinowe buty i tak dalej. Dobrze. I dostaniecie te karteczki. I tutaj będziecie mieć zaszyfrowane wyrazy. I powiedzcie mi, jakie są objawy zatrucia się czadem? Jak myślicie? No to... Jak się taka osoba... Zemdlenie. Może zemdleć. Może wymiotować. Tak. Nie, że jak to bardzo, bardzo boli, no nie. To najlepiej pojechać na pogotowie. Czasem może być też tak, że parę godzin cię poboli przestanie. Co jej się stało? Następnie najbardziej przeszkadzam. Tym. Czadem. Okej. Okay. Coś jeszcze macie na myśli? Nie chodzicie dookoła tej osoby. Siadacie w jednym miejscu, ustawiacie się tak, żebyście byli sami wy bezpieczni. Jak leży sobie wokół was, to bierzecie nogę dalej. Musisz mnie puścić. Musisz mnie puścić. Tą rękę. Bok, pan cię prosty. Za biodro. Przewracasz. U mnie tak agresywnie. Najlepiej jakbyście, jak mają okulary osoby. O Jezu! No! Nie! Odpływamy! Na nogi mu nie idzie. Nie możecie tak zostawić. Jaką masz temperaturę, Max? No fajnie, chłodno. Tak ustawiamy. I tak samo tą rękę bierzemy tak i dajemy do policzka. Tak. I tą rękę dajemy w różnych częściach naszego miasta. I to się nazywa AED. Ponieważ to nazywa się AED, bo... Bo to jest taki uliczny defibrylator. Tak, dlatego, dla każdego. Dlatego nie nazywa się defibrylator, tylko nazywa się AED. Bo AED, to, bo defibrylator po prostu jest już dla lekarzy, którzy tak potrafią go używać, a AED na przykład ma w sobie taki... Słowa... Taki głos, kogo? Nasze. Tak, proszę bardzo, łapka dla was. Chodź.
Dobra, to teraz w takim razie najpierw wy, bo pierwsi skoczyliście, co wam wyszło? Kompresy na rzutki I musi być on dłuższy niż odcinek, w którym jest złamana kość. I zawijamy tak, w miejscach, które po prostu najbardziej się ruszają, czyli nadgarstek i łokieć.